absolutnie profit, Natalia. Cała sesja, 20 minut czystej roboty. W ogóle ale bez... Bezimeczne. Robotą są asy sytuacje. Jestem profesjonalną fotografką, zajmuję się może z 90% portretem dziecięcym. Ta reszta stanowi portret koncertowy albo praca z modelkami, z modelami. Lubię wyszukiwać modelów na ulicy, ale tu w tym przekroju, który przedstawiłam w Avionie, reprezentuję modelów profesjonalnych. Modele z sekcji dziecięcej, po prostu z sekcji portretu dziecięcego, to jest najczęściej uchwycony mój syn Oliver i syn Markus, którzy już w tej dziedzinie po prostu się poruszają bardzo długo, bo mama, kiedy jest fotografką, to po prostu tak się składa, że po prostu ciągle chodzę z aparatem w rękach. Teraz wprawdzie jest taka wielka luka, bo jakiś czas i poświęcałam się po prostu portretowi koncertowemu. To znaczy fotografowałam muzyków podczas koncertów, po prostu zajmowałam się portretem dynamicznym. A pasja rozwinęła się w dzieciństwie, ponieważ moja mama ciągle chodziła z aparatem w rękach. Nie miała żadnego wykształcenia na tym polu, po prostu była samoukiem, fotografowała tylko dlatego, bo lubiła. Genialnie uchwycała w takim niepozowanym portrecie całe to życie naszej rodziny. I ta oto wernisaż jest takim podziękowaniem dla mojej mamy, ale nie tylko. Dla moich dzieci, dla modeli, z którymi współpracuję, no i wiadomo. Jednym z modeli, albo z modelką jest Natalia Niemen. To jest jedna z najnowszych sesji, która jest przedstawiona, ponieważ tu są zdjęcia sprzed 8 lat. To stanowi początek tego chyba przekroju, który tu przedstawiłam. Natalia Niemen to jest sesja tegoroczna, spotkanie po prostu z Natalią i sesja wykonana w ciągu chyba 30 minut. Jest tu przedstawione również zdjęcie, które Natalia oznaczyła jako najpiękniejszą pracę w ogóle kiedy po prostu najlepszy portret, który ktokolwiek kiedykolwiek zrobił albo wykonał. To jest dla mnie bardzo wielki zaszczyt. I cała ta współpraca, która jest albo będzie jeszcze. I spotkanie na wernisażu oczywiście, kiedy Natalia przedstawiła cztery utwory, trzy swoje i jeden cudzy. Wernisaż miał miejsce 6 października, też w Avionie, tutaj. Wystawa jest czynna do 3 grudnia.